Cześć moi drodzy, a w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was do wspaniałej Tunezji na wyspę Dżerbę i do mego hotelu Telema Kue, który jest położony przy ładnej plaży. Są oczywiście wielbłądziki, które zaraz zobaczycie, sporty wodne i to co kochacie, blisko bar na plaży, basen. Szczególnie polecam ten hotel dla par. Więc idziemy do przodu i skończymy prawdopodobnie na recepcji. Zobaczcie jak ładnie. Słuchajcie, Olo miał tutaj akurat niemożliwość pomieszkać parę godzin przed wylotem, więc troszeczkę ten hotel poznałem i już Wam go zaraz pokażę. Proszę. Te budynki, które są na przodzie, zobaczycie też ujęcia z mojego balkonu. Przepiękne. O. Super. I słuchajcie, proszę. Taki piękny widok się rozpościera. Mamy godzinę, słuchajcie, teraz około 16-17. Jest maj na wyspie Dżerba. Idziemy sobie, słuchajcie, teraz tutaj do mojego hoteliku. A tu jest takie fajne, egzotyczne wejście. Zobaczcie, takie tataraczki sobie tutaj chronią, żeby ten piasek do hotelu za bardzo nie wlatywał. Tu jakaś joga, słuchajcie. Sporty wodne, kuleczki. Bardzo dobrze. Słuchajcie, Tunezyjczycy są naprawdę jako ludzie bardzo fajnie otwarci. Jest wesoło. Słuchajcie, no troszkę hotel tutaj trąci myszką, no bo słuchajcie, no tu po COVID-zie, no właśnie ciągle to no. Warto przyjeżdżać, mimo że mówię ciągle no. Ale po COVID-zie faktycznie, słuchajcie, będę też oczywiście pokazywał Wam ujęcia hotelu. No nie wszystkie hotele są dobrze odremontowane, troszkę trącą myczką, jak ja tu mówię delikatnie, ale dobre jedzenie, słuchajcie. Bardzo dobre jedzenie, mają swoje warzywa, oliwy, te sprawy. Ładne plaże, przepiękne, najładniejsze w Europie. Atmosfery, fajni ludzie. Hello my friend. Tworzy to, że do Tunezji naprawdę warto wracać, jeździć do niej. Cały czas widzicie mój hotel oczywiście. Proszę, serwis jest super, czyściutko, fajnie wszystko, drineczki, ładne kubeczki. Słuchajcie, to też teraz tutaj przyjeżdża do Tunezji. Polacy, Czesi, Włosi, Niemcy, Anglicy. Naprawdę dużo narodów. No i my oczywiście Polacy. Kochani, teraz Wam przekręcę kamerkę tutaj na budynek. Zobaczcie, ten hotelik jest naprawdę bardzo kompaktowy, nieduży. Nie pamiętam, słuchajcie, ile ma pokoi, ale myślę, że maksymalnie 100. O, to jest taka podkowa. Ja mam tutaj pokój na górze. Zobaczycie ładne ujęcia, które zrobiłem po lunchu na basen, na plaży. Troszkę idę pod słońce, więc teraz wymienimy sobie tutaj, słuchajcie, kamerkę, żebyście basen zobaczyli. Myślę, że basen nie jest ani za duży, ani za mały, kochani. Basen jest taki dla każdego. Jest jakiś mały brodzik, ewentualnie jak z jakimś dzieckiem przyjedziecie. Proszę, o, tutaj też taki fajny reklam z hotelu, proszę. Tu jest ujęcie, zobaczcie, na hotelik. Troszkę przybliżę. Widzicie basenik, bary, jedziemy do restauracyjki, także rzadko się zdarzają w Tunezji, szczególnie w Dżerbie, takie małe hotele. Dlatego ja go polubiłem, tutaj moi agenci też. Wiem, dużo Polaków go lubi, proszę. O. I słuchajcie, tutaj też takie fajne bary. Słuchajcie, krzesełeczka sobie tutaj są. O, proszę bardzo. Tu też część pokoi. I zaprowadzę Was jeszcze, kochani, do restauracji. Tutaj jadłem lunch, więc ewentualnie jak będzie zamknięta, to Wam zrobię przebitki. O, a tutaj słuchajcie, wieczorem są animacje. Może mi się uda coś nakręcić, bo jeszcze w jedno miejsce chcę pojechać. Proszę. O. Jak Grecy, będziecie tu oglądać sobie różne spektakle. Moim zdaniem ten hotel naprawdę ma 4 gwiazdeczki. Mimo, że tak jak powiedziałem, wiele rzeczy trąci myszką, to ten hotel naprawdę, no, z ręką na sercu polecam. Tak jak powiedziałem, szczególnie dla par. I teraz znowu kolejne fajne ujęcie, kochani, na hotelik. Proszę, tutaj leżaczki, budyneczki i zobaczcie, tutaj plaża
I pokażę Wam jeszcze, kochani, pokażę Wam tutaj jeszcze restaurację. To będzie chyba jeden z krótszych vlogów, które w ogóle zrobiłem w swojej karierze 25-letniej. O, tu się Olo przebije, słuchajcie. Nie wiem, czy drzwi będą otwarte, chyba nie, bo ten, to tak zobaczycie, to Wam później pokażę. No, tu jeszcze taki ładny leżaczek, jak lubicie sobie poleżeć romantycznie, proszę bardzo, ciach. No jeszcze przeprowadzę Was jeszcze kawałeczek właśnie tutaj. O, dobra, bo wiecie co, tą główną restaurację jest zamknięta, ale tak naprawdę większość z Was będzie jadła lunch sobie przy plaży i pokażę Wam to piękne miejsce, ponieważ ja tutaj mam lunchik, więc teraz będzie pusto, ale na przebitkach zrobię Wam kolorowo. O, proszę bardzo. A, zapomniałam, że teraz też w trakcie jeszcze w ogóle dnia są takie dodatki, jakieś tapasiki, kawka, coś, więc sobie będzie można sobie zawsze coś dojeść, jak ktoś będzie głodny. I co na przykład teraz w trakcie między obiadem, kolacją jest lunchem. Mamy pizzę, hamburgery Pan robi, proszę bardzo, o. Fantastic service. Pizza sam sobie później spróbuję. Mamy naleśniczki na słodko. Moje ulubione na śniadanie szczególnie. I jeszcze co mamy, takie racuszki, proszę, o, na słodko. Także jak widzicie, bardzo fajnie trafiliśmy. Można napić kawy oczywiście dobrej. I słuchajcie, to co kocham w tym hotelu, pokochałem, to te właśnie lunch, na przykład tu w tym miejscu, o. Tu sobie smacznie, słuchajcie, jadłem. I popatrzcie sobie, możecie sobie siąść w takim miejscu i sobie zjeść lunch, czy śniadanie. Proszę. Czyż to nie są, słuchajcie, ujęcia jak, nie wiem, z Zanzibaru, słuchajcie, z Malediv, z Karaibów, proszę bardzo, piękny, czysty piasteczek. I Wy, którzy tutaj sobie jecie lunch, śniadanko, czy cokolwiek, proszę bardzo, jak romantycznie, pięknie. Nawet Olo się Wam pokaże. Proszę, ubierze okularki, żeby Was dobrze widzieć. Żebyście myśleli, że jakieś zmyślam rzeczy, to proszę, tutaj kręcimy się pięknie i pokazujemy jeszcze tą ładną plażę, ten piękny widok na te tunezyjsko, karaibsko, malediwskie, zanzibarskie plaże i ujęcia. Dobra, słuchajcie, już nie ściemniam, ale jestem dobrym, fajnym, fantastycznym humorze, bo wszystko działa. Proszę, troszkę powiększymy, o. Tunezja 2024, maj. Idziemy kawałeczek, słuchajcie, jeszcze do przodu. Proszę bardzo, idziemy sobie jeszcze kawałeczek, słuchajcie, do przodu i o, wracamy sobie tutaj jeszcze przez bar, przez restaurację. Słuchajcie, taka ciekawostka, muszę powiedzieć szczerze, że też tutaj ci ludzie wcale nie są tacy nachalni, jeśli chodzi o napiwki, więc naprawdę ja zawsze daję coś tam, bo karma wraca, ale jeśli nie chcecie dawać napiwków, to naprawdę nikt Was tu nie będzie zmuszał. Hello, my friend. Hello. O, takie pyszności na Was czekają. Na świeżutko. O, brawo. Brawo, hello. I słuchajcie, ja sobie wezmę jakiś kawałeczek pizzy. Co tu sobie wziąć? A, wezmę sobie tą tutaj z rybką. O, i z fetą. Thank you. Słuchajcie, naprawdę pezja. Rzadko kiedy jem vlogu, bo słuchajcie, przyjedzenie się nie mówi i kultura zawsze mówi nam wychowanie, że się przyjedzeniu nie mówi, ale tym razem wziąłem tą pizzę, bo jest naprawdę urocza. Moi znajomi wiedzą, że ja tak lubię dobrze porobić, a dlatego jak coś mi smakuje, to tak robię po prostu, bo tak już jestem. Kochani, kolejne ujęcia. Ja sobie pizzę jadł, a Wam będę pokazywał te piękne tutaj przebiteczki na hotel. I co, pokażę Wam jeszcze recepcję. Główną restaurację może później wieczorkiem przebiję, to Wam zrobię. Ale cieszę się, że macie cierpliwość do mnie, że oglądacie moje vlogi. Słuchajcie, że właśnie kochacie, my tu mamy naturalizm. Wiecie, że też nie przesadzam z koloryzacją, jakimiś rzeczami, montażu. Bo teraz właśnie najważniejsze jest też taka rzeczywistość, którą się pokazuje, a nie Olf, który wszystko kłamuje sztucznie. Więc wydaje mi się, że właśnie wcale ten Olf nie wygra, tylko wygra
ktoś, kto jest naturalny, fantastyczny. Moje widzę. No są tam przepyszne rzeczy. Moje koleżanki, choć to jest biur podróży, którym zawsze tutaj podróżuję. Jak jesteś zachwycony? A komu ty to nagrywasz? To jest mój vlog na Mix Travel. Możecie powiedzieć parę słów, jak wam się smakował tutaj. Podoba wam się w Tunezji? Powiem ci bardzo. My tak samo. Słuchajcie, zapraszam was na pizzę. Są różne inne fajne dodatki. Moje koleżanki są fantastyczne, słuchajcie, dbają o mnie zawsze. Uważają, żebym się za dużo nie upijał. Naprawdę jest super. Mix Travel jest. Dziękuję. Cieszę się. O, a skąd pan jest? O, to zrobimy razem vloga. Znam pan mnie, tak? Tak, tak. Cieszę się, to fajnie. Jak pan ma na imię? Krzysztof. Krzysztof, to słuchaj, Aleksander cię wita. Dzięki, że jesteś moim fanem. O, tu masz też fajne koleżanki, też agentki dobre z podróży. Podoba ci się tutaj w hotelu? Jesteśmy tu od niedzieli, jest super. Nam też podoba. Pogoda. Możemy cię puścić oczywiście na żywo? Jak zrobię vloga, to sobie pokazał. Pozdrawiamy Krzysztofa i Tychy. Tak jest. I zapraszamy do biur w Tychach podróży. Oczywiście. Super, dziękuję Pani ci. Panie z biura, dziękuję pozdrawiamy. Ci, fajnie, pa. Trzymajcie się. No, fajna atmosfera, do zobaczenia. Ale słuchajcie, emocje. Ale emocje, to kocham właśnie w turystyce. Krzysiu, dzięki ci. Na razie, może się wieczorem zobaczymy jeszcze. Dzięki tobie poznaliśmy sera pana z Turcji. Cieszę się. Zadzwońcie, jak widzicie. Też jest fajna. Cieszę się. Super. Dzięki, to wy też mi polecajcie, bo ja też dzięki wam jeszcze coś odnajduję. Pa. Hej. Ale fajne emocje, słuchajcie, widzicie. Trochę ludzi mnie zna jednak w tym kraju. Panie, ja już obiecuję wam, że kończę na pizzę. I? Ping-pong. Musi być ping-pong w każdym hotelu, prawda? Boso przez Tunezję. Halo. Słuchajcie, to są mnie też koleżanki, koledzy z biur podróży. Jakie miasta pozdrawiamy? Jakie miasta? Olsztyn. Olsztyn pozdrawiamy. Koluszki. Koluszki, jakie jeszcze? Moskwa. Jakie? Moskwa. O nie. Już stąd wychodzę. Ale tam było. Kochani, już kończę. Chodźcie, na koniec wam pokażę recepcję w tym hotelu. Wierzcie mi, że... przepraszam was w ogóle, że tak jem tą pizzę, ale już kończę. Ale bardzo fajna recepcja. Słuchajcie, są takie tu klimaciki. I tutaj lobby, proszę, tutaj też wieczorem jakiś drink też się napijecie, zrobię też przebitki. No i co? Będę już kończył. Dziękuję wam cię za cierpliwość. Krótki vlog, fajny, sensowny, taki mi się wydaje. Wakacyjny, bo też moje stare tury, które tutaj wiedzą hotele, są mi rozwarywane, ale tutaj akurat nie znalazłem taką chwilę. Moment, żeby wam to na luzie pokazać. Hotel jest mały, fajny, kompaktowy. Polecam szczególnie dla par. I kochani, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję wam. Róbcie rezerwacje na www.mixtravel.pl lub u swoich agentów, których kochacie, bo wiadomo jak to jest, każdy musi z czegoś żyć. A ja zawsze dostałem coś z YouTube'a, także jak nie chcecie u mnie kupować, to kupujcie od swoich agentów. Rezerwujcie wakacje u ludzi, nie u maszyn, nie u systemów, tylko kupujcie wakacje ludzi, którzy was kochają, znają, u swojej pani Krysi, u Jadzi i u Aleksandra Kramarza na www.mixtravel.pl lub 505-105-345 dzwońcie do mnie lub piszcie na rezerwację mapamixtravel.pl. Pozdrawiam was, fan Olo. Ciao, pa.